Wnioski zostawiam wam, pokazuję tylko jak jest. Ja tam nie chciałbym w tym uczestniczyć, ale 2 miliony jakby porzucę swoje zasady. Kim człowieku jesteś? Kim? Czyli kim? Chciałbym was za to przeprosić. Pani non-stop jest jeszcze dodatkowo, słuchajcie, z petem. Z petem na linii McDrive. I nie ma z tym najmniejszego problemu. Witajcie, nazywam się Matię, dziś prasówka. Szybka informacja, YouTube ostatnio wprowadził taką możliwość wrzucenia 3 miniatur, więc daj koniecznie w komentarzu znać, którą z tych miniatur zobaczyłeś, białą, czarną czy tą lekko niebieską. Z góry dziękuję, a może zobaczyłeś na przykład 2, albo najpierw nie kliknąłeś tego filmu, a później kliknąłeś i ona się zmieniła. Daj znać, jestem ciekaw. W jednym z poprzednich odcinków opowiadałem o Filipie Heizerze, który postanowił obrać sobie za cel książula. Tak po prostu. Znaczy, miał w tym swój niecny plan, ponieważ jak się okazało, bardzo chciał zawalczyć w klatce, natomiast Żulo zlał go, zapowiadając otwarcie sklepu, który wyprzedał się w 20 minut. Gratulacje. Filip Heizer jak nigdy zamilkł i po raz kolejny postanowił znów być Filipem Heizerem. W sumie to zabawne, że w momencie, gdy mówię, że Filip Heizer znowu stał się Filipem Heizerem, to część z was zapewne już domyśla się, o co może chodzić. To pierwsza dostawa Kreuzberg Kebab i też wielkie przeżycie dla mnie. Stworzyłem kebsa nie dla Excela, ale żeby sprawiać radość. Kurczę pieczone, to chyba pierwszy przypadek człowieka, który nie chce zarabiać, tylko chce dawać ludziom radość. Ja w ogóle widziałem, jak robili tego kebaba, że zaczęli ważyć mięso, bo to też był taki zarzut. Zaczęli to ważyć, a mimo to dostaliśmy więcej niż randomowy gość. Wnioski zostawiam wam, pokazuję tylko jak jest. No to może następnym razem trzeba popracować troszkę bardziej nad tym dawaniem radości. Wiktor ma 17 lat i wygrał walkę o życie. Zapalenie płuc, ostre zapalenie osierdzia oraz zapalenie mięśnia sercowego. W dzień dziecka dzięki błyskawicznej reakcji mamy i zajebistości lekarzy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wiktor żyje. Dajcie mu wsparcie, każde dobre słowo to dobra energia, a ona jest turbo ważna. Super, młody chłopak dalej jest z nami. Jeśli jakimkolwiek cudem, Wiktor, to oglądasz, bardzo się cieszę, że wróciłeś do zdrowia. Ale wróćmy do Filipa, bo przecież on oraz jego kebab, przepraszam, królestwo kebaba, grają tutaj pierwsze skrzypce. Mama napisała w komentarzu pod jednym z moich postów, że marzenie Wiktora to spróbować kebsa z Kreuzberg, a dostaw jeszcze nie ma. Nie wiem, kurczę, mogło tak być, no mogło tak być, ale marzeniem, żeby spróbować kebaba od Filipa Heizera, może po prostu Wiktor gdzieś tam przebąkiwał, że zjadłby sobie takiego kebsa, ponieważ szpitalne jedzenie jest mega słabe, na co cudowna mama. Cudowna mamusia postanowiła, że spełni marzenie syna, załatwi kebaba, a że Filip Heizer jakoś tutaj był w okolicy, to po prostu ogarnęło. Tak czy siak, brawa dla mamy oraz Filipa. Filipem to już chyba zawsze będę miał problem, ponieważ takie posty wstawia albo podczas dram, albo chwilę później i zawsze wyglądają one jak poprawa wizerunku, jak granie, żeby poprawić sobie PR, więc tymi brawami po prostu bym się wstrzymał. Z jednej strony oczywiście cel uświęca środki i w momencie, gdy kogoś możemy w jakiś sposób uszczęśliwić, to jak najbardziej super. Natomiast z drugiej strony pojawia się myśl, że takie działania to tylko działanie pod PR, żeby poprawić sobie nieco zasięgi, żeby ludzie lajkowali, żeby ludzie jak najszybciej zapomnieli o wpadkach, które przed chwilą popełniliśmy. Oficjalnie z torku, nieoficjalnie prezes wsiadł w auto i zrobił dziś pierwszą dostawę prosto na oddział kardiologii dziecięcej. Oficjalnie super, nieoficjalnie nie do końca. Wiem, że czego nie zrobię w życiu, hejtować będą zawsze. No właśnie, no i te teksty. Po jaką cholerę pisać takie rzeczy? Że ty jesteś twardy, że ty jesteś giga twardzielem, że pokonasz wszystkie przeciwności losu. Jeśli już chcesz robić takie rzeczy, to po prostu to rób ze świadomością, że negować to wszystko będą, że pojawiać się będą negatywne komentarze, szczególnie, że jeśli chodzi o ciebie, Filipie Heizerze. Natomiast granie tutaj twardziela, który jest odporny na wszystko, naprawdę słabe. Użytkowników Facebooka, którzy nie wychylają swojego nosa poza właśnie ten portal społecznościowy, pewnie nabierzesz, natomiast ludzie są o wiele bardziej kumaci, o wiele bardziej świadomi, całe szczęście, i wiedzą, z czym mają do czynienia, jeśli chodzi o ciebie. Aktualnie za to, ile serca wkładam w tę budę. To mega głupie, bo żaden biznes nie osiągnie sukcesu, jeśli jego założyciel nie będzie miał co na jego punkcie. Mega głupie? Raczej normalne. Jeśli w jakiś sposób nie będziesz miał obsesji na punkcie tego, co chcesz robić w życiu, no to do końca życia możesz po prostu żyć przeciętnie. Jak nie robić czegoś w 100%, to po w ogóle zaczynać. Jedno jest piękne, nikt już nie pisze, że ojciec załatwi mi robotę. Jutro otwarte od 12, Wiktor zamawia przez mamę tyle kebabów, ile tylko masz ochotę. No i puenta. Brakuje jedynie, by napis Kreuzberg Kraft Kebab logo pojawił się na torbie, w rogu zdjęcia, na koszulce, którą Wiktor otrzymałby do zdjęcia i w ogóle, żeby post był sponsorowany. Ja pierd... Kilka dni temu zastanawialiśmy się, kto mógłby zawalczyć na gali Fame MMA na zbliżającym się Narodowym. Dowiedzieliśmy się, że Narodowy w jakiś sposób blokuje niektórych zawodników, więc gala raczej gdzieś tam musi być ugrzeczniona. Szkoda. Miałem nadzieję na fajerwerki, dymy, że ta gala po prostu przejdzie do historii. Obym się mylił. Rock Alone na jednej ze swoich ostatnich transmisji postanowił opowiedzieć o jego występie w...
walczę z zachowaniami, których nie powinno być w przestrzeni publicznej, a mimo to sam walczyłem. Raz odbyłem walkę, Raz byłem w oktagonie. A do tego powtarzam, że jeśli którakolwiek z federacji zgłosi się do mnie i zaproponuje mi walkę, to od razu ją przyjmę. Bo tak jest. Raz, że kredyt trzeba spłacić, dwa, że łazienkę by się przydało wyremontować, a trzy, że mimo, że nie pokazałem dosłownie nic, to czułem się jak bohater filmu wchodząc do oktagonu, więc absolutnie nie patrzę na ten czas z jakimś zażenowaniem. Jest to też kwestia tego, że jakoś na maksa chcę ich bronić, albo na siłę chcę ludziom zmienić zdanie. Jeśli ktoś myśli w ten sposób, to w ten sposób będzie myślał najprawdopodobniej zawsze. Natomiast duża kasa za wyjście na kilka minut. Chcielibyście roka w oktagonie? Pierwsze pytanie, które się nasuwa, to z kim? Może też jakiś doświadczony youtuber, może taki youtuber o podobnym wieku, no ale co, z Rojem miałby się bić? Może pójść zupełnie inaczej i dać mu Natana Marconia? Może wtedy Rok potrafiłby pokazać pazury? Rok od zawsze kojarzy mi się z youtuberem inteligentnym, takim, który wie, co powiedzieć w danej sytuacji. Natomiast miał też swoją serię Rok obraża youtuberów, więc może jednak moglibyśmy się spodziewać jakichś perełek? Nie wiem, ciężko mi sobie to wyobrazić. Może Szalony Reporter, bo oni chyba wiekowo jakoś podobnie, wokoło też podobnie. No ale gdzie dymy? Na kulturalnych, spokojnych konferencji to już raczej nie bardzo chcemy oglądać, no ale ciekawość jakaś i tak zostaje. Nie idź w to pod żadnym pozorem, błagam. A jak ci stówkę odpalę, 100 tysięcy, to co ty na to? Gdybym ci, Alex, odpalił 100 tysięcy z tej walki, to byś powiedział, żebym szedł, czy nie? Bo to zupełnie inaczej się patrzy na tego typu historie, kiedy możesz zadbać trochę o swoich najbliższych. Natan Marton wielokrotnie mówił, że za to, co robi na konferencjach, już zdążył kupić swojej mamie dom. Nie wiem, jaka jest prawda, ponieważ nie pytałem go o to gdzieś tam prywatnie, natomiast znam stawki i wiem, że spokojnie mógł to zrobić. W momencie, gdy w grę wchodzą duże pieniądze, to gdzieś tam myślę, że możesz przymknąć oko na wszystkie negatywne komentarze, które będą kierowane w twoim kierunku, nawet jeśli ludzie będą mieszać cię z błotem i wyzywać, jakbyś zrobił najgorszą rzecz na świecie. Dajcie znać, z kim wy widzielibyście Roka. Witajcie, Antymona, jestem Matt, ja dziś witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w grę Return to Castle Wolfenstein. A nie, nie ten scenariusz. Julia von Stein znów odwaliła i postanowiła sobie przypomnieć. 10 miesięcy temu nagrałem film pod tytułem Kolejna królowa życia pokazała swoje prawdziwe oblicze. Pokazałem wam wtedy, jak to Julia von Stein postanowiła opieprzyć jakiegoś pracownika McDonalda, który poprosił ją, żeby zgasiła papierosa, ponieważ dym przedostaje się do miejsca, w którym pracuje. Kim człowieku jesteś? Kim? Pracownikiem. Czyli kim? Osobą, która... Właścicielem tego samochodu? Właśnie śmieci jak śmiesz! Nie masz praw pozbawiać mnie praw! Zapierasz na to, co ja mam? Ty mi będziesz dyktował, czy ja mogę palić, czy nie? Za twoje pale? Prawdziwy dym zaczął się dopiero wtedy, kiedy Julia wróciła do domu i przeczytawszy te wszystkie negatywne komentarze, postanowiła powiedzieć, że zreflektować się i że ona też ciężko miała w życiu i że też bardzo dużo pracowała. Chciałabym was za to przeprosić, bo rzeczywiście osoby, które mnie na co dzień nie znają mojego charakteru, nie znacie mnie prywatnie, mogły odnieść wrażenie, że jestem dolonym burakiem, wywyższającym się, krzyczącym na pana, który niczemu nie jest winien. Tak, to właśnie wyjaśniło jej cudowne zachowanie względem pracownika. 10 miesięcy minęło i Julia postanowiła po raz kolejny o sobie przypomnieć. No słuchajcie, to jest hit po prostu. Podjechałam pod McDonald's, żeby cokolwiek na szybko zjeść. Oho, 4 sekundy, Julia w samochodzie, McDonald's, czuję, że będzie grubo. Wiecie, tutaj jest bardzo dużo bezdomnych i jest okej, niektórzy są mili, ja jestem dobra, ja zawsze daję. Cudowny człowiek. Dobrze, że takie informacje dostaliśmy już na samym początku. Teraz wiemy, że Julia jest dobrym człowiekiem. Pieniądze daje, bo zabrzmiało dwuznacznie. Wracamy. Dwuznaczność. Natomiast jest taka jedna pani, która jest przebezczelna. No jest taka jedna, nawet wiem, która. Mi pieniądze z nieba nie lecą i ja nie muszę nikomu rozdawać swoich pieniędzy. Słuchajcie, no i powiedziałam, że nie mam pieniędzy, tym bardziej, że płaciłam kartą. Ja podjeżdżam do okienka odbierać zamówienie, odjeżdżam już, a ona do mnie,
ty głupia ci... Gwiazdy programów telewizyjnych są naprawdę ciekawym przypadkiem. Magisterkę napisałem o patologicznych zachowaniach na YouTubie, więc może sieknę sobie doktorat a propos właśnie tych ludzi z show biznesu. Pojęcia nie mam, co będzie dalej, ale nagrywać instastory, 3-minutowe instastory o jakiejś babce, która nas wyzywała? Ciekawie. Nie wiem, jak można zostać wyzywaną przez bezdomnego, ale widocznie można. Tak normalnie. Często takie osoby są pod wpływem. Ja na przykład wielokrotnie byłem wyzywany przez taką osobę, co prawda nie bezdomną, ale pod wpływem. Co ciekawe, ta osoba posiada swój kanał na YouTubie. To jest, przysięgam wam, skandal, skandal. Ej serio, chyba nigdy nie miałem takiej sytuacji, jeśli chodzi o bezdomnych, żeby ktoś mnie zwyzywał. Zawsze gdzieś tam proszą o drobne, albo biorą na szczerość, że na piwo chcą, albo gdzieś tam coś wymyślają, że potrzebują na chleb, a w momencie, gdy chcę mi ten chleb kupić, to jej nie chcą. Ewentualnie na przykład zbierają na cel nieokreślony. Ale żeby wyzwiska? Na filmach takie rzeczy widziałem. No i teraz u Julii. Ja niby się nie umiem zachować pod McDonaldem, a mnie kurwa bezdomny wyzywa pod McDonaldem? 10 miesięcy. 10 miesięcy, a Julia dalej nie może przeżyć tego, że ludzie zwrócili uwagę na jej burackie zachowanie. Ha, no i pamiętacie, jak Julia na spokojnie mówiła, że zrozumiała swój błąd i że nie powinnaś tak zachowywać? Ja niby nie umiem się zachować. Widać, że jej refleksja była bardzo szczera. Nie wiem, kto to jest głupią c***ą, ale na pewno nie ja. Co tu można dodać? To znaczy, wiem, co można dodać, ale nie wypada. Jakby pani się wzięła do roboty, to gwarantuję, żeby na pewno jeździła pięknym samochodem, miałaby bardzo dużo pieniędzy i tego życzę z całego serca. Ale kurwa, na pewno nikt mnie nie będzie wyzywał. No litości, kurwa. Ej, dobra, bo ja teraz nie chcę się zagłębiać w to, czy takie osoby ciężko mają znaleźć pracę, albo na przykład jakie doświadczenia wpłynęły na to, w którym miejscu się obecnie znajdują, natomiast przeżywać przez 3 minuty to, że jakaś osoba nas wyzywała? Serio, aż tak może boleć ludzi jakieś losowe wyzwisko opuszczone przy odbieraniu z rzeczy z McDonalda? No muszę wam pokazać, kochani, tą gwiazdeczkę pod samą linią McDrive, właśnie w tym miejscu stała. Dobrze, że pani Julii jeszcze pokazała, o kogo chodzi. Oczywiście cenzury nie było na filmie Julii. Pani non-stop jest jeszcze dodatkowo, słuchajcie, z petem! Z petem na linii McDrive i nie ma z tym najmniejszego problemu. 10 miesięcy. Taka mała różnica, pani stoi gdzieś tam obok okienka z drive-thru, natomiast Julia dmuchała tym dymem, że znajdował się on dosłownie przy okienku. Taka mała różnica, wiecie, ja się lubię dopierdolić. Pani, czy ona wygląda jak bezdomna? Po prostu wystarczy się wziąć do pracy i tyle. Nie wiem, czy tak wygląda, Julia tak powiedziała, więc pewnie to prawda. Powiem wam, dojechałam do domu. I dalej nie może tego przeżyć. Wiecie, czasem macie taką sytuację, że coś was zirytuje, napiszecie jakiś komentarz negatywny albo jakiś wpis na Facebooku, Twitterze, Instagramie, cokolwiek. Wracacie do domu, emocje opadają i myślicie sobie, dobra, chrzanić to i usuwacie. Osoby z telewizji tak nie robią. Wyprawa do McDonalda dzisiejsza była dla mnie ciężka. I tak wracam do domu. I tak się, wiecie, no zamyśliłam. Co zrobiłaś? Nad całą tą sytuacją, z wrażenia wypadł mi papieros, popaliłam se całe spodnie. Jezus. Prawie spaliłam se skórę. Ojej, no biedna Julia. Najpierw papierosem dostał sprzedawca w McDonaldzie, teraz jej różowe dresy. Kto będzie następny? Bo nie mogę się nadziwić, skąd się biorą takie zachowania. Ja też nie. Ja też nie. Siedzę, oglądam razem z wami ten materiał i nie mogę wyjść z podziwu. Nie mogę przestać być zszokowany. Jak można być zszokowanym a propos tego, że ktoś nas wyzywał? To znaczy, że jakaś osoba losowa nas wyzywała, z którą najprawdopodobniej już nigdy nie spotkamy się w życiu. Ja nie mogłam palić na strefie McDrive. Bezdomny może. Kurde, Julii, no to nic, tylko zazdrościć tym bezdomnym, że palić mogą gdzie tylko chcą, że spać mogą gdzie tylko chcą. Ja nie mogę się zdenerwować? A bezdomny bez żadnego powodu ma prawo mnie zwyzywać. Chyba serio napisze ten doktorat. Teraz. Każdy ma prawo się zdenerwować. Ludziom nie chodziło o to, że ona się zdenerwowała. Ludziom chodziło o to, że zaatakowała jakiegoś młodego chłopaka w drive-thru. A ona wrzuciła to wszystko do internetu z myślą, że będą ludzie jej klaskać. 10 miesięcy minęło, a ty dalej tego nie kumasz. Ja już po prostu... Ja tracę powietrze. Godny pożałowania przebieg wydarzeń, naprawdę. No dużo rzeczy mnie dziwi w życiu, ale kurwa to dzisiejsze? No
Mało mi łeb, naprawdę, w 100%. No, mi też. Nie mogę się już doczekać kolejnego filmu, w którym Julia odpali się na kogoś w okolicach McDonalda. Najpierw był młody chłopak, teraz była bezdomna. Mało osób zostało już tak naprawdę na samym dole, już tylko influencerzy zostali. I na koniec, moi drodzy, spokojniejszy temat, aczkolwiek bardzo ważny, ponieważ teraz rozpoczęły się wakacje. Kilka dni temu, bodajże w tamtym tygodniu, Gordon Ramsay wstawił na swojego Instagrama film, na którym mówi, że miał bardzo poważny wypadek na rowerze. Pokazuje gdzieś tam, podnosi koszulkę i pokazuje, że dosłownie cały tutaj bok ma fioletowy. Pokazuje również swój kask, który uratował najprawdopodobniej mu życie, który jest zmasakrowany, aczkolwiek on żyje. Widać, że jest ciągle w takim szoku pourazowym, gdzieś tam ręka dalej się telepie. Jest zestresowany. Widać, że minęło kilka dni, a on dalej jednak to w jakiś sposób przeżywa. Wielokrotnie powtarza, żeby kupować kaski. I dlaczego mówię o tym teraz? Ponieważ jakiś czas temu, 4 lata temu, mieliśmy na polskim YouTubie podobną sytuację. Naruciak na swoim Instagramie napisał, dodał i napisał taki wpis. Mam pecha z rowerami. Już wam opowiadałem o moich trudnych relacjach z tym przedmiotem w dzieciństwie, ale ostatnio odobraziłem się i kupiłem nowy rower. Fajnie się jeździło, głównie jeździłem na nim około 100 km tygodniowo na treningi, ale też polubiłem prywatnie co jakiś czas pozasuwać. Rowery są super. We wtorek, tak jak zawsze, pojechałem 10 km na trening, poćwiczyłem i w połowie drogi powrotnej, nie wiem. Nie pamiętam, może się potknąłem, może mnie odcięło, a może gołąb mnie znienawidził. Skończyłem jednak na asfalcie, sam w plamie, wiadomo czego, pod głową. W wypadku nie mogłem zapobiec, ale mogłem mieć kask. Niestety we wtorek, tak samo jak tydzień i miesiąc wcześniej, nie miałem kasku. Przez moją idiotyczną, dziecinną i nieodpowiedzialną decyzję w sklepie rowerowym zaryzykowałem we wtorek życiem, a mogłem wieczorem w najgorszym wypadku oglądać serial za złamaną kością. Dzięki losowi, grawitacji oraz fizyce tylko stłukłem sobie głowę w trzech miejscach, prawy i lewy płat skroniowy, ale przede wszystkim poprzeczną kość piramidową, której konsekwencją jest duży problem słuchu w prawym uchu. Na pewno nie będę już słyszał tak jak kiedyś, z czasem dowiem się ile odzyskam słuchu, teraz słyszę 10%, złamałem sobie też prawy obojczyk, pobyt w szpitalu to był ciężki ból, samotność, żal oraz strach. Wszyscy moi bliscy byli przerażeni, sparaliżowani, bo postanowiłem nie ubierać kasku wychodząc na rower. Muszę żyć teraz z konsekwencją, która dzięki szczęściu nie sprawiła, że będę do końca życia ciężarem bliskich. Za 2 tygodnie będę mógł wrócić do pasji, wyjść z psem, przejechać się rowerem, ale jeżeli ktoś z was notorycznie jeździ bez kasku, to niech moja historia będzie twoim ostatnim ostrzeżeniem. Nie chcesz robić tego bliskim, nie chcesz zobaczyć jak neurochirurgii. Nie chcesz, aby twoja głowa bolała cię non-stop w najlepszym przypadku. I mi się wydaje, że jak zobaczyłem ten post 4 lata temu, to ja wtedy, mniej więcej wtedy, ja może jakoś 3 lata temu kupiłem sobie rower, długo nie jeździłem, po przeprowadzce do Gdańska tego roweru nie miałem, natomiast faktycznie 3 lata temu kupiłem sobie rower i pamiętając o tym, od razu kupiłem sobie kask. Oczywiście całe moje dzieciństwo, dorastanie, mieszkanie w Ciechanowie, jeździłem na tym rowerze bardzo dużo. Te dzieciństwo spędzało się jednak głównie na rowerze. Jeśli chciało się gdzieś przejechać albo pojeździć, no to wiadomo, że bez kasku, no bo po co kask? No przecież no, kaski są dla lamusów, wiadomo, w ten sposób się kiedyś myślało. Natomiast w momencie, gdy troszeczkę dojrzewasz, w momencie, gdy pojawiało, że w twoim życiu zachodzą pewne zmiany, gdy dojrzewasz, gdy na przykład masz również dla kogo żyć, no to fajnie jakbyś dbał o swoje zdrowie. Ja na przykład nie jestem osobą, która bada się często, natomiast ostatnio miałem taką sytuację, że trafiłem na SOR, ponieważ gdzieś tam warga mi zaczęła opadać. I trochę wyglądało to tak, jakbym miał udar, mini udar, mikro udar, są również takie rzeczy. Ja myślałem, że siostra mojej Izy żartuje sobie mówiąc, że mini udar. Ja wtedy powiedziałem, no, że taki malutki udar. A później faktycznie przeczytałem, że takie rzeczy faktycznie istnieją. Trzeba o siebie dbać, moi drodzy. Trzeba o siebie dbać. Pamiętajcie, że teraz rozpoczyna się okres wakacyjny i wydaje mi się, że w takim okresie wakacyjnym jesteśmy narażeni na o wiele więcej narażeni na o wiele więcej przygód, ryzyk nawet związanych właśnie z tymi przygodami, ponieważ chcemy gdzieś pojechać, chcemy na przykład jechać nad wodę, chcemy sobie poskakać na główkę i o tym również pamiętajcie. Po pierwsze, kaski. Kupujcie te cholerne kaski, szczególnie, że one nie są jakoś zajebiście drogie. Ja swój kupiłem chyba, nie wiem, za 150 zł, coś w tym stylu. Wiem, że są te, widziałem chłopaków młodych tam, jeżdżących z takimi kaskami, które wyglądają na jak kaski motocyklowe z takim irokezem, więc dla najmłodszych w ogóle zawsze kask, dla tych starszych
zawsze jakoś można, możecie ich przekonać, bo wiem, że moje filmy oglądają ludzie w różnym wieku, również rodzice, więc pamiętajcie o tym, żeby dla waszych młodszych kupować kaski, żeby oni je nosili. Znajdźcie taki, żeby oni nie wstydzili się go nosić. Pamiętajcie, że to nie jest wstyd. Różne. Najróżniejsze są kaski, więc na pewno coś dla siebie znajdziecie. A jeśli macie dużo siana, jeśli macie dużo kasy i chcecie wyglądać super cool na swoich rowerach, to możecie nawet sobie kupić kask motocyklowy. Nawet może nie ten z zakładaną szybką, tylko są te kaski, są te, wiecie, te takie trochę szosowe. Nie znam za bardzo definicji, ale są, wiecie, te wyścigi takie trochę a la szosowe i oni mają taki kask z takim lekkim daszkiem. I one też będą bronić, one też będą chronić. Kaski są cool, kaski są fajne. Na pewno o wiele są fajniejsze i o wiele bardziej sexy, aniżeli na przykład trafienie do szpitala, albo trafienie tam, gdzie wszyscy się w pewnym momencie znajdziemy. I lepiej chyba jednak założyć ten kask, żeby zbyt wcześnie się tam nie znaleźć. I jeśli chodzi o te kaski, o bezpieczeństwo, chodzi dosłownie o wszystko. O skakanie na główkę, pamiętajcie, żeby zawsze... Ja wiem, że teraz mówię może jak stary dziad. W tym momencie mam 28, za miesiąc będę miał 29 lat, natomiast cholera jasna, pamiętajcie, żeby zobaczyć, czy nie jest za płytko, bo nawet jeśli wydaje się, że jest głęboka woda, no to jednak możecie się nieźle załatwić. Wielokrotnie słyszałem o takich informacjach, czytałem takie informacje, że chłopak wskoczył, ponieważ myślał, że będzie fajnie, było dosyć głęboko, trafił gdzieś tam na jakiś kamień i w tym momencie jest sparaliżowany. To jest chyba rzecz, która przeraża mnie o wiele bardziej, aniżeli pozbawienie siebie życia. Że nie będziecie mogli być sprawni. Przez własną, nie chcę, głupotę / nieodpowiedzialność. Zawsze możecie pół minuty, minutę pomyśleć, sprawdzić, czy na pewno wszystko jest ok, a później dopiero działać. Więc pamiętajcie o tym, pamiętajcie, że waszych kumpli też w jakiś sposób możecie namówić, cokolwiek. A jeśli nawet was nie chcą słuchać, to wy pamiętajcie, żeby nosić te pieprzone kaski, żebyście wy sprawdzali tą wodę i po prostu uważać na siebie, szczególnie, że teraz rozpoczęły się wakacje. Trochę popsioczyłem, ale może taki opieprz od youtubera, którego najprawdopodobniej lubisz, ponieważ dalej tego słuchasz, w jakiś sposób na ciebie wpłynie. Sam mam kask na moją łysą glacę, mam taki kask, który, wiecie, tutaj ma takie nie dziury, tylko takie wyżłobienia, że jak jeżdżę na rowerze, no to tą łysą glacę po prostu mi ciągle wiaterek wietrzy i jednocześnie jestem bezpieczny. Uważajcie, bo nawet jeśli wy zajebiście mocno uważacie na drodze, zajebiście mocno uważacie na siebie, to pamiętajcie, że osoba, która jedzie z naprzeciwka, ewentualnie osoba, która będzie jechała obok was, już może nie być aż tak ostrożna. Ona będzie na przykład wolała brawurowy styl życia, brawurowy tryb życia będzie prowadziła i skończy się to dla was w bardzo niefajny sposób. Uważajcie na siebie, korzystajcie z wakacji, bawcie się jak tylko chcecie, ale pamiętajcie, żeby na siebie uważać. Powiedziałem to chyba z 10 razy, ale powiem jeszcze raz. Uważajcie do cholery jasnej na siebie. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym, które ten film zobaczyły wcześniej. Tu macie Instagrama, a tu macie Republikę Smakoszy. TikToka, proszę bardzo, jeśli chcecie, ponieważ tam również w okresie wakacyjnym będę coś wstawiał. A jeśli to się rozkręci, to również poza okresem wakacyjnym będę coś wstawiał, czasem jakiś live. Zapraszam bardzo serdecznie. Pamiętajcie, co z oglądania. Trzymajcie, cześć, bye. Jeśli jeszcze tu zostałeś, to po raz kolejny powiem, kup sobie kask. Chcesz jeździć sam albo ze swoją dziewczyną na rowerze? Kup jej fajny kask. Kup sobie fajny kask. Kup sobie jakiś czarny, fajny kask. Albo granatowy, albo różowy sobie kup. Człowieku, jej też kup jakiś fajny kask. Może ty chcesz różowy, ona chce czarny. Dogadajcie się, albo zrób jakiś prezent. Kochanie, kupiłem nam kaski. Kaski są sexy. Kaski są fajne. Wiesz, co nie jest fajne? Głupota. I przedwczesne coś, co i tak nas wszystkich spotka.